Więc tak, wracamy do świata 15-16 FPS-ów. Zróbmy takie coś. Zróbmy sobie słynną stację na orbicie. Wycieczka w jedną stronę z karbiną na... I tutaj mamy, na niską orbitę. Tak, potrzebujemy Delta V3400. Nie wiem, czy to możemy właśnie wyraźnie zaznaczyć, ale chyba... Chyba to wystarczy, no. Tak, bo to się nie powinno zmienić. Tak, Kerbin Low Orbit 3400. Czy dzisiaj 15 godzin? Nie wiem, czy wytrzymam. Alt-tabuję i zobaczę, czy jest aktualizacja czekająca na tego. Nie, nie ma żadnej. Nie ma żadnej aktualizacji. O! Zróbmy teraz w takim razie... Może jest... Może tylko u mnie nie działa. Tak? Może tutaj jest lepiej. Jedna recenzja. Jedna recenzja. Nie dwie, nie trzy, jedna. Okej. Okay. Wszystkie, że zasnę, crashuje. To są Windowsiarze. 30 FPS-ów podczas startu zmieni z 10 częściami. Szczęściarz. 17 FPS-ów na 1070. Na 1070. Jak martwy koń. Spodziewałem się, że będzie wczesny dostęp. Nie ma wyjść, dobra. Nie jest tak źle. Kto z nami gra? Moskit legendarny. Dobra, więc tak. Dowodzonko, tak? Mamy coś takiego. Tak, chcemy na początku zrobić, to umieścić tylko na orbicie bazę. Więc mamy tak. Kokpity, rowerki i tak dalej. I są zasobniki. Wander, 4-seat lander can. 2-seat lander. Dobra, stacja kosmiczna. Thermal, electrical, communications, utility, fuel tanks. Tutaj, czy więc też to, bo jest filozofia stworzenia tej swojej kosmicznej sieci przesyłania danych, żeby kontrolować swoje pojazdy. Kurde, chyba... Chyba, że nie ma. Wszystko jest możliwe. Teraz cockpit, rower, probuncio. Czy Moskit streamuje? Ktoś mówił, że streamuje. Moduł obserwacyjny. To jest coś, co byśmy dali na stację. To jest do lądownika, to może nie. Ale takie coś. To jest malutkie. Tak, to by sobie siedziało tutaj na stacji. Chyba, że to będzie w strukturalnych. Ciałkunio. Chcemy po prostu wynieść na orbitę jeden wielki i teraz się zaczyna. To jest to. To jest i tlen, i to. Tak, największy XL. 256 ton. Okej, okay, dobra. To jest to, co kochamy w tej grze. Fajny, idealnie duży zbiorniczek. To na orbitę. Czy są jakieś... Tak, jest... Planety są bardzo ciekawe, tak? One są rozbudowane i ładne, tylko... Oho. Aha, jest ten. Ale żeby dojść tam w tych 15 FPS-ach, to jest ciężko. Dobra, więc tak, będziemy chcieli, żeby to miało co? Gdzie
to będzie? Kontrola i ten... Utilities, RCS-iki... Tego typu... 4 tu... Ciężkie, ale powinno starczyć. 4 tu... Do tego oczywiście, skoro są RCS-y, to coś pięknego bym sobie zażyczył. Że lądowanie się, że ludzkie oko nie widzi. To mówię, problem FPS-ów spoko, ale to, że interfejs robi takie jaja, to jest dramat. Te monopropelant największy. Czy jest... Kurde, szkoda w takiej wersji. Okej, okay, będzie piękne, tak? Coś takiego. Plus monopropelant. Ile to ma tam w sobie? Lubimy wyzwania. Czy chcemy takie coś wnieść na orbitę? Moim zdaniem tak. I teraz będzie coś, co mnie strasznie frustruje. Więc to się powinno związać tymi, tak? Klikamy tu, dajemy tu. I... Okej, okay, związało, Jezu. Ile z tym było problemów i to jest... Tak, związało tu, związało tu, związało tu, związało tu. Dobra, od razu to jakoś... Nie wiem, dużo mówiłem, ale komuś na tym zależy. Kolor. Metaliczny... Z akcentem polsko-czerwonym. Tak? A, przepraszam. Okej, piękne. Widoczne z daleka w kosmosie. Z monopropelantem. Okej. To się w tym chowa. Trzeba tu kliknąć. Moment. Tu jest X-ik. Tu. Dobra. Okej. Jeszcze byśmy... Aha, dobra. Skoro to musi być samowystarczalne, to obowiązkowo jakieś oświetlenie. A jak oświetlenie... Tak, gdzie świeciło po sobie, to jest super. A jak oświetlenie, to... elektryka. Olbrzymie panele słoneczne. Tak? To są największe. Generatory. Termoelektryczne, ale to powinno wystarczyć. No, oczywiście najprostsza rzecz. Ten, dobra. Takie coś widzimy w kosmosie. Jeśli to zapiszmy, bo to... Technicznie powinno dać się go wsadzić w rakietę nośną, którą skonstruujemy, ale boję się tu wszystkiego. Da się pod to podczepić balon meteorologiczny. Nie wiem, czy to są balony, bardzo dobre pytanie. Nie sądzę. Heat shieldy obecnie bez sensu, bo no nie ma jak. Teraz tak, czy tutaj w strukturalnych adapterki... To są jakieś stelażyki. Tubka. Co to robi? Szczerze nie wiem. Niektóre to są nowe i nie znam ich tych. Dobra. Musimy dać jeszcze porty do dokowania.
docking porty. Kurde, nie wiem. Jest dużo rozmiarów. Zakładamy, że normalnie będziemy dokować czymś takim. Ale dajmy tak, damy duży port z góry. To jest duży. Nie jest super duży, ale niech będzie. A z drugiej strony mały. Dobra. I teraz tak. Kaplingu. Jest separator i decoupler. Tylko teraz pasowałoby stworzyć wokół tego osłonkę. I teraz to jest payload. To. Okej. Okej. Mam nadzieję, że to nie spierdzieli, nie chciałem dwa razy. Chciałem dwa razy, dobra, jedno to. Jedno rosnące w tę stronę. Wspaniałe. Oj, czy dzióbka trzeba jakoś... Nie wiem, czy tak ma być, mam nadzieję, że tak ma być. Dobra. Now the jaja. Tak, mamy... Mam nadzieję, że to się zapisuje, jak z Ctrl-S, ale chyba nie. Nie, to nie rakieta testowa, zaraz to był... CPN-1. Jest coś na górze. Nie, nie ma korka. Ty, moment. Okej, nie ma korka jednak. Czyli coś się spierdzieliło. Tak, no będzie wlatywało powierzchnia. Myślałem, że jest zatkane, ale nie jest. Jak to teraz nawet zaznaczyć? Oj, to chyba, teraz jest jako zamknięte. Dobra, tak, jest korek? Chyba jest. Teraz tylko to wynieść. Grupy ma ten trip planner. Z Kerbino zajmę obojętne gdzie. Przyjmę 3400 Delta V. Na razie nie ma żadnego. Boję się, że zrobimy to kanonicznie. Czyli damy na przykład takie dziadostwo jak... boostery. Dobra. Co wyniesie tak skromną rakietę? Zacznijmy, żeby mieć jakieś w ogóle poglądowe rzeczy, jakieś gigasilniki. Okej, to, ten mały silnik. Tak. Odpowiednio go wyregulować. Czyli tak, żeby jakiś moduł sterujący. Może to jest diametr powietrza. Jesteśmy bardzo aerodynamiczni moim zdaniem.
się wydaje, że musimy testować na produkcji. Zobaczyć, czy będzie działa. To jest masakra z tym. Zrobisz taki bajzel w tych. Po prostu zobaczymy, co się stanie w ogóle. To jest tylko stacja, która będzie na orbicie do tankowania innych tych. Oho! Dobra, zaczyna się. Właśnie to jest. Tu się chyba będą kończyły nasze przygody. Umieść moduł. To nie ma znaczenia teraz. Znaczy nie jest teraz taki, że się dzieją jakieś cuda. Odpadło to, co jest w środku. Moment. Tu jest opcja, żeby to uczynić widzialnym. Ech, musimy niestety wejść do menadżera części. Payload. Okej. Okay. No jest podpięte, wszystko się rusza razem. Aha, dzieją się jakieś cuda, kiedy klikam na podgląd. Okay, rozumiem, to niby pokazuje, żeby odsuwało jak to... Nie robimy tu nic skomplikowanego, żeby to była jakaś patologiczna rakieta czy coś, ale to jest... Już nie działają teraz te struty. Okej, dobra, widzę, że struty są zupełnie teraz porypane. Pamiętacie, jak przyczepialiśmy tutaj moduły mocujące i one tam jakoś są teraz... O Boże, to jest... Zobaczcie, co się stanie, nie wiem. Środek ciężkości. Nie, dobra, przenika się przez to. Tak było niezamocowane. Co to oznacza? Trzeba po prostu wszystko, co robiłeś, tak, wziąć, wywalić, zobaczyć jeszcze raz. I się odechciewa grać. Czy dobre łączenie? Daliśmy zwykły ten... Bo dok nie ma znaczenia. Człowiek może mieć znaczenie. Okej, zobaczmy, tak, jak przyczepiło do doku. Czekaj, w jedynce też tak było. Co ty gadasz? Moment. Czyli co musimy zrobić? Ciebie odczepić i ty jesteś... A ty jesteś tym modułem tu. Czyli tak, sugestia jest taka, że... Nie wiem, co się dzieje teraz nawet, Jezu. To jest ten stack separator. No, on jest podpięty do tego. Okej, możliwe, że w takim razie, dobra. Zrypane jest... To, tak. Tylko to tam sobie, dobra, okej, to by był argument. Damy to gdzieś z boku. Tutaj na tym, o. Powodzenia, tu będziesz dokować do tego cycka. Trzeba to zrobić od nowa, oczywiście.
Jezu, dałem okejkę, tak? Czy co ja tam dałem? Matko Chrystusowa. A gdzie jest colliding, kurde, jakbyś jeszcze powiedział? Okej. No, sprawdźmy, czy się podziały. Okej, zobaczmy. Dwadzieścia sześć FPS-ów. Spoko. Bardzo ładna jest ten. To jest sztuczna, nie myślałem, że to jest procedura, to jest sztuczna animacja. Nadal powinno tak cisnąć. Kurde, to mnie teraz rozczarowało. Kurde, to jest słabe, o Jezu. Dobra, nie jest źle, tak? Szczerze, nie wiem, teraz się... A, dałem odpięcie. Mniejsza z tym. Rewertuj do waba. Tak, silników trochę więcej i będzie leciało. Chcielibyśmy zrobić, żeby to było jak na dzisiejsze czasy przystało, żeby to wróciło potem. Ale czy możemy gdzieś sprawdzić takie dane jak właśnie... Jak cokolwiek. Ty, moment. Menadżer Krybali. Menadżer grupek. A to jest to. Raport inżyniera. TWR jest zniszczony. Gdzie jest TWR? Tutaj, dobra. Ale czy on gdzieś podaje tego TWR-a? Że mniej się domyślamy. Tu jest. To jest to. Tyle, okej, dobra. To jest prawda. No, wypada, że był trochę większy, tak? Dobra, zobaczmy. Są takie fajne rzeczy, jak przejściówki. Czy na stówę i tak będziemy potrzebować więcej paliwa, nie? To nawet nie ten. O Jezu. O, doczepisz to jakoś? Czy jest za nisko wszystko? Moment, sekundę. Jezu. Oddalę, okej. A, bo to z którą się... To jest z główną grupą. Ty jesteś... Tu można wybrać, co jest głównym tym elementem. Tutaj akurat nie ma co, dobra. I teraz jakby było troszkę więcej silników. Tak? Jezu. Tym się, prawym się o ten. Żeby było więcej silników, żeby mógł się ładnie doczepić. Zobaczmy, gdzie takie rzeczy są. Utility nie. Komunikacja nie. Elektryczne rzeczy, bateria, termalne. Czy jest jakiś rozdzielacz? Strukturalne adapterki. Ha, XL do czego to jest? To po prostu XL do pewnie L. Panele. Tubiątka, coś tam, adaptery przesadzone, tubiątka. Cóż, musimy to zrobić w bardziej elegancki sposób w takim razie. Jest Moskit. Witaj, Moskit. Moskit, proszę, mów do mnie.
Moskit, powiedz coś, proszę. Bo ja tu wariuję, powiedz coś, błagam. Cokolwiek, coś. Powiedz mi, Moskit, coś miłego. Ta tararara, tararara. Tak, PCMR. aerodynamika. Końcóweczka XL-ka. Ile to waży? Kurde, to waży tonę. A niech będzie, dobra. To jest strasznie smutne, że te gazy to jest predefiniowana sekwencja, która zaraz... Nie sprawdzimy w TWR-u, kurde, bezmyślnie teraz odpaliłem. Idzie może najlepiej, ale jakoś tam idzie. Teraz tak, to co mi się bardzo nie podoba, jak damy pauzę, bo teraz wydawałoby się sensownym, żeby zaplanować manewr, to w pauzie nie możemy planować manewrów, chyba że coś się zmieniło. Tak? Jak w pysk strzelił, nie mogę dodać tutaj manewru. Ale jak puszczę grę, to mogę stworzyć manewr. Więc... To mnie wkurza wręcz. Ty przechyla się. Nie ma żadnych elementów sterujących, wiadomo, ale... co byśmy zrobili, żeby to uratować? Spróbuj... O Jezu, wcisnąłem spację, więc ty się odpierzapiacie, ty lecisz sobie tam i to w sumie tyle, tak? Dobra, sayonara. Aj, jeszcze raz, jaki był ten... Że dekowcy płaczą? Mogę to zainstalować na deku, wziąłem specjalnie, ale... Dałem chyba tylko 4 silniki zamiast 5. A, dajcie mi jednego tutaj jeszcze. Zrobię tak, pierwsza faza. Trzeba się dostać tam. Safe. Pasowałyby elementy sterujące dorzucić, ale nie wiem, czy psychicznie wytrzymam w tych warunkach. Mówię serio. Czy w trakcie się budowają spadki? Tak, ale na Windowsie jest lepiej. Na Windowsie mam tak 40. Zakładam, że akurat tutaj jest to wina Linuxa. Chociaż raz jest 60. Jak załaduję prosto do tego, to jest czasami płynnie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Tak, grałem na Windowsie, bo już nie mogłem, myślałem, że to jest wina, że to jest niemożliwe, taka zła optymalizacja. Zakładałem, że to po prostu... Zakładałem, że to po prostu jest zrypany ten, tak? Windowsowo. Ej, totalnie nie ma sterowania to. A silniki są wektorowane. Trzeba widać jakieś skrzydełka eleganckie.
Red Alert 4. Ładne są te cząsteczki, tak? Jaka ocena? Nie, no porażka straszna. Wszystko wytrzymam, ale edytor mnie denerwuje. Coś pogram, ale no. Tylko teraz. Nie mogłem przez chwilę na początku obracać. Zobaczmy, jakie elementy. Czy stabilizator jest do rakiet? Zobaczmy, czy w świecie tej gry to pomoże. Czy odpalę na Windowsie? Tak, ale nie sądzę, żeby było dużo różnicy. Bo sprawdzałem to. Ale ani trzeba czekać na patcha. Przechyla, dobra, bez, niezależnie od wszystkiego, przechyla się. W sumie nie wiem czemu. Jest chyba trochę lepiej. Jeśli to jest wina tego, ja na nich i to super, oczywiście. To goty. Pa, jak ładnie przejdziemy przez chmury. To są fajne rzeczy tutaj, pa. A? Wolumetryczne. To jest giga romantyczne, oczywiście, ten start. Jeszcze jakby zostawała za nami ta smuga dymów, to podobuje też super. I odgłosy są świetne. A? Z daleka. Że lotki nie kontrolują, to jest zły element. A, i zużywaliśmy, dobra, myślę, że tym coś zrobimy. Lecę, no shit. Lecimy na konkurencyjny naród, tak naprawdę, to jest cała ta tajna misja. Pięknie rozgrzane te dzwonki. Tysiąc metrów na sekundę. I widzieliście, co się stało? Przez opór została zniszczona rakieta. I to słuchajcie, się, tak mi się wydaje. No, mam nadzieję, że tak, jestem optymistą. Więc pytanie, jeśli to jest faktycznie kwestia aerodynamiki, mega. Zobaczmy, czy możemy na tych obudowie doczepić lotki sterujące. Czy finał? Tak, 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 fajnie. Finalna wersja. Ej, więc mamy tak, aerodynamika. Jak na stabilizator wiemy, że to słabo. To jest w takim razie bardziej stabilizator pionowy. Jest nie to. Sama powierzchnia sterująca. No raczej nie chcę tutaj doczepiać do tego, nam gra.
nic. Wkurza mi ten scroll, nic nie robi tak naprawdę. Dobra, zróbmy giga jajo. O Jezu, tak? Dobrze? Dobrze. Mianowicie możemy... Tak, ona cała będzie się obracać. Więc zobaczmy, jakbyśmy troszkę o, przepraszam, nie to. To, nie. To. Coś tu, jedna rzecz tutaj śmierdzi, mam nadzieję, że się mylę. Nie mogę oddalić widoku już. I to jest prawdziwa tragedia, bo... Okej, dobra, teraz mogę. Coś tu z nich wychodzi. Nie wiem co i czemu. Co to jest? Tip angle, wingspan, jeszcze raz. Czemu tu coś wychodzi stąd? Jeszcze raz, nie rozumiem tego. Okej, one coś... Dobra, jest spierdzielona symetria, tak? Próbuję zrozumieć, co to się teraz od Janie pawiło. Gdzieś tam jeszcze doczepiło. Tak, w środku są dodatkowe. Ty. Aj, wiesz, jak wydałem dodatkowe... O Jezu Chryste, co tu się... Dobra, tak, wychodzą w środku, bo jest symetria podwójna. Czyli jak damy pojedynczą symetrię, to powinno zduplikować... symetrię... Nie, jest pojedyncza. Podwójna robi podwójną, ale wtedy jak wchodzi podwójna... O Jezu, o Boże. Tak, chcemy tylko... Dobra, dajmy, załóżmy tu, zapomnijmy, że tam to istnieje. Chcemy tu poczwórną, tam, tak, nic więcej. Tak. To jest domyślnie powierzchnia sterująca. To wydaje się obraca, to jest kanoniczne. Manley mówi, że nie ma problemu z performance. A dobrze mu działa? Chyba nie mamy wpływu, nadal przechyla. Czyli one chyba nie wpływają, nie, te są lekko obrotowe. Okej, te wpływają na kierunek, dobra, coraz piękniejsze się robi. Zatrzymaj pion. Tak, dobrze. Poczekamy, aż trochę się rozrzedzi. Uwaga, chmury za nami. Że niższe ustawienia. Nie ma żadnych wpływów ustawień grafiki na FPS. Ale odkryliśmy, że jak damy pauzę, to w niektórych sytuacjach dawało 60, ale nie w tej akurat. Mamy dobrą sterowność teraz, tylko trochę przegrałem z tym, z prędkością. I super, i strukturalnie przegiąłem, tak z tego to rozumiem. I to jest bardzo fajne. Tak, to jest bardzo dobre. Tylko nie wiem, jak teraz mam sterować, bo jest bardzo... Chyba wiem, jak domyślam się ten... Rewertuj do startu, bo z tym coś możemy osiągnąć. Tak, come on Tars. Jak dajmy kopułę, to będzie więcej paliwa zżywać. Super są te pytania. Tak, zakładam, że ta gra jest ogarnięta pod względem aerodynamiki, bo coś musi żreć te klatki, tak? Oho, ty moment, bo tego nie było ostatnio. Nie, to jest dokładnie ta sama rakieta, która była przed chwilą.
Jezu, co zgrane? Dałem powrót do waba, a okej. Wydaje mi się, że teraz nie jest najgorzej. Tak, możemy oczywiście zrobić to, co się zawsze robi, czyli... Czy to musimy zrobić, biorąc pod uwagę, co tu się odpierdziela. Zobaczmy teraz, czy ładnie połączy. Klikam z tym. Jest. O dziwo zadziała. Ogólnie największe rozczarowanie tym interfejsem, bo wszystkie... Myślałem, że właśnie zrobią to w sposób taki, by ogarnąć problemy, które do tej pory istniały. No ale nie zrobili tego. I to jest smutne. W sensie zakładamy, że projektują to z myślą, żeby to już... Że to jest gra, która jest kosmiczna, jeśli chodzi o... Ciekawe, czy to ma kolizję. Czy możliwe, że te lotki, te gigalotki, które są piękne w moim świecie, uderzają... Dobra, jest tak, stabilizuj do góry. Okej, okay, czemu teraz puszcza? Wtedy nie puszczało. Na przykład. Tak? To są te rzeczy, których nie rozumiem tutaj. To, właśnie to mnie wkurzyło, jak grałem, że odpuściłem granie wtedy poza streamem. Bo dajemy dokładnie tę samą rakietę. I nagle... Wszystko się zmienia. Czemu? Ale mieliśmy pierwszy start, w którym nic się nie działo złego, tak? I nagle się dzieją takie cuda. Trzeba sobie przechylać. Lecimy na oko, bo nie mamy chyba tutaj. Przylepać. Przymocujemy to jeszcze mocniej, ale poprzednio takie rzeczy się nie działy. To się wina wynika z tego, że rakieta jest zbyt roztegowana, tak? To jest zrozumiałe. To jest fajne, tylko pytanie, czemu nie są przytwierdzone, jak były na początku, nie potrzeba było nawet taśmy. O, już? Jak sytuacja? Jezu Chryste, totalnie w centrum. Słabo, 40 km. Okej. Okay. Cofaj do tego. Że za mało taśmy. Tak, ale zaczęliśmy kompletnie bez taśmy i te elementy nie były potrzebne. Tak, była, to mnie wkurzyło. Próbowałem zrobić samolot. Tak, single stage, który sam zrobi orbitę, ale były takie jaja z nim. Czy tak, zaczęło się ruszać. Nawet nie wiem czemu. Czy może trzeba... Zaraz, wywalmy ten moduł silnikowy. Może trzeba jakieś mocowania stosować? Moduł silnika, adapterek. A to jest dla rowerka. Nie, może to dać takim... Tylko wiem, że są jaja z podpinaniem. Że zmiana lotek na RCS. Ale tutaj mówię, nie jest problem, bo wiemy, że ta rakieta jest spierdzielona, tak? Nie kwestionuję, że to jest głupi design. Tylko nie wiem, czemu się dzieją rzeczy, które się dzieją. Czyli na przykład, jak przyczepiamy silnik, czemu on się, kurczę, chybocze, tak? Mimo, że ma taśmę i na początku się nie chybotał. Mi się wydaje, że to jest niestety patologia związana stricte z grą. Tak, zrobimy teraz tak. Wystrzelimy to i zobaczmy, co się stanie. Tak, tak. O, już teraz się chybocze chyba, tak?
nagle silniki są stabilne. Pamiętacie, że jeszcze przed chwilą, jak były te same silniki, po rewercie latały na boki. Tak? Dlaczego to się dzieje? Nie wiem. Nie rozumiem tego. To jest irytujące. To są podstawowe problemy, że replikowalność tutaj jest zerowa. Że jestem konstruktorem. Tak, ale nie jestem konstruktorem gry, to jest duży problem. Bo podejrzewam, że tutaj się zaczynają ten. Teraz jest ładnie, stabilnie, zaczynamy przechylać lekutko i nic się nie dzieje. Dlatego, że rakieta jest stabilna. Tak. Teraz zbyt ostro przechyliłem. Paliwo zaraz się skończy i tak dalej, to wiadomo, że to jest. Ale jest, rakieta jest stabilna, tak? Ja odwalę, wiadomo, ten ładunek, który jest bezsensowny. Z mojej własnej... Na moje własne życzenie chciałem sprawdzić rzeczy. Skrzydełka, które też są bezsensowne. I zaraz już skończy się... Ale będziemy, że kończysz, coś parabolicznego powstanie. Oj. I w tym momencie, tak, teraz pytanie, tak, czy, kiedy każemy temu wrócić na moment startu, czy będzie tak samo działać? Czy stawić górny moduł na ziemi, odwrócić, czy będzie się kręcić? Fizyka to robi jaja. Że połączenie szparagowe. Nie jesteśmy na tym etapie. Chciałbym tu zrobić połączenia szparagowe. O Boże! I dlaczego teraz? Wszystko tańczy! Tak? Chcemy tylko powtórzyć to, co zrobiłem. Jak tu testować cokolwiek? Nagle... I to jest problem z tą grą, tak? Absolutnie zdaję sobie sprawę. Konstrukcja jest do dupy, bo chcieliśmy ją taką zrobić, tak? Dajemy tylko revert, żeby nam powtórzyły te warunki. I nagle wszystko jest inaczej. Tak, jeszcze raz, damy rewert. Czy da się na przykład formę do lądowania na orbicie? Żeby lądować na orbicie? W sensie lądować w jaki sposób? Żeby zrobić barkę na orbicie? I co, to jest jednorazówka wszystko? Cały mój projekt i... Dobra, a wróćmy do fabryki, że skrzydełko jest w wieży. Lotki, dobra, wywalmy lotki. Tak, niedeterministyczny, deterministyczny. Już po pierwszym razem wszystko jest dobrze, po restarcie się nic przesuwają. Tak, ale czemu się przesuwają? Dobra, wywalmy na razie skrzydełka. Tak, bo to wchodzenie skrzydełek w obiekty. Okej. Okay. I z ciekawości... Dobra, odpalmy te jaja. Dobra. Czemu to nie leci? A, bo nagle jest moc słabsza. Okej, okay. Dobra, nie wiem, czy teraz stało kompletnie. Aha, dobra, dwa razy spacja, macie rację, dobra, moja wina, dwa razy spacja. Bo kliknąłem dwa razy spację, żeby pełnić procedurę startową, ale... Raz spacja, okej. Okay. Ciekawe, czemu teraz nie ma procedury startowej, tego liczanka, czasami jest. Trzymaj górę. Stabilne jak nie powiem co.
rozumiem kompletnie, co się dzieje. Teraz jest gigastabilna ta rakieta. Mimo, że nie mamy ani żadnych tych, tak? Silniki wektorują. Strasznie to jest ładne. To wiem, że to wygląda jak z PSX, PS3. I jest ten dziwny, nie wiem, czy to widzicie, ta pikselacja chmur. I nie tylko, ale klimat jest super, tak? To nas interesuje. Jakby to tylko trzeba by jakoś mądrze wyliczyć, ile potrzebujemy tych silników i paliwa. Że lotki luzem się telefały. Ale wcześniej mieliśmy identyczną rakietę, tylko że nie miała lotek, ty z kolei miała problem z utrzymaniem stabilności. Więc to jest to, co mnie frustruje wręcz. Paliwo się już kończy, nie? Dobra. Za tym przejściem. Teraz trzeba by być mądrym i wyliczyć. Najgorsze, że... Aha, moment. Najgorsze jest jedna rzecz. Czy mogę sprawdzić teraz, czy teraz złapało paliwo? Nie, dobra. Jeszcze jest paliwo w tym. Czyli złapię tylko z tego elementu. Super, to jest pocieszające, tak? Bo klikam... Czy jakiś interfejs? Oho, a, czekaj. Dobra. Manager części. Gdyby trzymały stabilizatory w najszerszym punktu kopuły dać. Na razie nic się nie dzieje, tak? W sensie, ta kopuła jest bez sensu. Chcę zobaczyć, jak to, tak, możliwe, że wystarczy zrobić prostą tam, tak? Umieścić wertykalnie te zbiorniki na paliwo, ten monopropelant. To jest tak bez sensu niepotrzebne, ale chciałem to zrobić. Chciałem zobaczyć, jak się zachowa ten. Dobra, to zróbmy w takim razie ten eksperyment. Bo może zrobić coś ważnego. Połącz mi to z wabem. Sprawdzimy od razu jedną rzecz. Czy jak będę pracował w tym, czy można zrobić zdjęcie? Nie będzie czasu. Nie wiem, czy odpiszą. Mają dużo, niestety jest kryzys, mają dużo ludzi. Nie wiem, czy podaje tam, kto rozwozi, że kto pracuje w logistyce. Dobra, jest tak. Zajmijmy się samym tym członem. Czy ty jesteś w miarę gotowy, tak? To jest decoupler. Okej. Czy ty idziesz do piachu? Tak, ty jesteś tym naszym romantycznym modułem. Jesteś nawet, masz tam gdzieś moduł sterujący, z tego co pamiętam. Tak, tak. To jest do odczepiania. To jest bezsensownie ciężkie. Moim zdaniem. Tak, rzuciłbym tutaj coś. To jest LG. Stabilizatory, części ogonowe. To tylko coś w tym jest? Masa jest tona praktycznie. Więc co w tym jest? Bo to będzie trochę... Najpytanie, faktycznie jest ta aerodynamika. Z tego co rozumiem, to lepiej wziąć ten faring, czyli tą obudowę i ją do tego wrzucić. Tak? Czemu to tyle? Chcemy tylko po prostu końcóweczkę, żeby to nie było takie brzydkie, no... Nie aerodynamiczne, tak? Nic więcej. Jest to ten... 1, 2... 3, 4, 5... Ciekawe, czy by... Mi się wydaje, że teraz tutaj wymagania nie mają znaczenia zupełnie. Co jest z czym? Stabilizator. Co to za słodziutkie, małe zabaweczki, okej. Coś strukturalnego, jakiś nosek. Proszę. Mały do dużego adapterek. XL-owy adapterek 0,2. A 4 razy lżejszy. Puściutki, aerodynamiczny. I to zatykamy. Mm,
noskiem w wydaniu tym, czyli oszczędzimy tym samym 0,2 tony. No bo jak będziemy szli drogą przejściówek, to było tu, to było w strukturalkach. Jezu, denerwuje mnie to, że rozwija i zwija. Jak proszę, żeby było zwinięte, bo mi łatwiej jest tylko rozwijać te same adaptery. To zajmuje 0,2, to 0,2. A? 0,4, normalnie kosztuje 0,8 tony. I teraz damy na tego dzióbek. W wersji mid 02. No, oszczędzamy trochę, nie tak dużo jakbym chciał, ale... I teraz tak, mówiliśmy o jednej rzeczy, o tej aerodynamice. To nazewnictwo mnie denerwuje. Jezu, jeszcze tak widzę. Ciekawe, czy zawsze Ctrl-C, Ctrl-V. Dobra, chociaż to działało. Tego się nie spodziewał. I teraz tak, teraz przechodzimy. To jest zapisane, mam nadzieję. I stacja tego typu tutaj z tego momentu musimy poprawić. To oczywiście niestety no, gałąź ewolucji bez sensu, ale już to poprawiamy, dorzucając najzwyczajniej w świecie zbiorniki monopropelantowe w wersji, uwaga, czyli snap jest którym? Kurde, nie pamiętam, tu się snapa włączało. Czy mogę dać tak na dzióbku? Obrócić tak i... Nie mogę. Smutne. Oj. Duże takie. Tak, super, dobra. RCS-y są, rozwijane baterie są. Porty dokujące. One były chyba w strukturach, czy w dekaplowaniu. Damy tak, tu XS-ika, tu SM-kę, tu Mediuma, a dla każdego coś miłego. I tu dużego. I tak. Aha, jeszcze ktoś mówił, że miało sterowanie, więc faktycznie probusiu kochany, będziesz tym dowodził, jakby co. A. No i to opakować jakoś ładnie. Docking porty, stack separatory, stack dekuplery. Że mini antena. Ha, tak, masz rację. Antena. Kurczę. Pytanie, szczerze nie mam pojęcia. Może tu? Nie wiem, jak one działają. Tak, czy nie będą. Chodzi o imersyjne rzeczy, bo tu są. No zobaczmy, jak ta fotowoltaika działa. Okej. Okay. To oznacza jedno. Jak damy sobie te talerzyki tutaj, to dajmy te chowane, nie powinny przeszkadzać. A? Bateria powinna być. Jezu, mam nadzieję przynajmniej. Panele słoneczne są.
Dobra, nie, bo to musi być ta starsza wersja, bez baterii. Niech tam od spodu się trzyma. Bateria to zapas paliwa, dobra. Teraz to opakować. Czy to będzie aerodynamika? To było, przez chwilę mi się wydawało, że to było w decouplingu. Tak, ale... Sorry, mam teraz... Spadochrony... Czy klatki gdzieś uciekły? No, co tu nie uciekło? Czy tutaj akurat jest hit shield? Nie, to są hit shieldy. To są ziemne rzeczy, to są aerodynamiki. To, payloadowanie. A co to jest truś? Nie mam pojęcia, co to jest. To jest bardzo ciekawe. A, i tu są załoga dla kabiny. No, kabina dla załogi. W sumie... Paliwowo ten... Nie, to osobno kiedyś zrobimy. Dobra. Na razie chcę mieć tylko paliwo do tych lotów dłuższych. I uwaga, obudowanko. Tak. Dobra, trzeba zrobić ostro, tak. Skrócić. Nawet bardziej coś w ten deseń. Okej. I możemy śmiało już to... Okej. Kolizja... A, jest kolizja, to prawda. To prawda, jest kolizja. Moja wina. Jezu, nie. Podczas tego chwyciłem za coś i... Tak, super. Chciałem tylko edytować to. Nie interesuje mnie. Dobra, to... zaraz. Muszę teraz dodać kolejny element. Czy mi się zdaje, czy zniknął plusik do dodawania? Co jest grane? Jeszcze raz, X-a. Tak, jeszcze raz. Daję ciebie, że chcecie zbudować. Okej, okay, troszkę tu, troszkę tu i tu jest plusik. Czy kontrol... Nie, boję się wciskać Ctrl Z. Okej, okay, widzę, że już jest źle, więc daję minusik. Daję trochę bardziej i teraz... I plusik znika, tak? Tak, popełniłem błąd, więc muszę... Dobra. Okej, okay, dobra. Oszaleję jestem. Czyli nie mogę popełnić żadnego błędu. To jest ruski program kosmiczny, tak? Stalin mnie rozstrzela. Okej, wystaje. Dobra, plusik. Ale jak daję plusik, to teraz wchodzi w to. O Jezu! Czyli daję minusik. Rozszerzam, ale znika plusik. Czyli muszę dać X. Czyli wracam do tego, daję jeszcze raz. Czyli daję tak i... Dobra, nie ma co się bawić dokładność niestety. Myślę trochę za szeroko. Daję więc... A teraz nie ma plusika. Tak? Plusik i zgon. Jeszcze raz. Czyli... Ej, gdzie plusik? Jakbym chciał... Aha, teraz jest plusik. Dobra, dobra, plusik jest chyba zależny. Nie można dać zbyt małego tego elementu. Ale nie, ale można. Ale czasami nie można. Tak? Ale czasami można. I plusik teraz na przykład zniknął, więc trzeba poruszać. Aha, dobra, rozumiem. Nie można, jeśli rusza czerwonym... Nie, tak, to znika. Ale zielony... Spiekło dla... I teraz...
I teraz znika! Zacieśnia się ta cała ta... To nie! To rozszerzamy, to musi być szersze. Znikasz, ale ja wiem, że jak znikniesz, dam cię tak. Nie, jeszcze poruszam w górę i wrócisz. Tak, odkryliśmy, okej. Okay. Są takie miejsca, gdzie plusik jest, a czasami go nie ma. Tak, więc tutaj dajemy plusik. Ej, wygląda dobrze. Wiem, że mnie oszukasz z tym. Ta, wiedziałem, że mnie oszuka i powie, że jednak dochodzi to. Jakie to jest obleśnie chamskie. Więc zrobimy na początku do tego momentu. Dajmy... Aj, teraz jest tylko minusik. Nie ma plusika. Tak? Aj, dobra, jest plusik i minusik. To jest piekło. Aj, teraz jest to gdzieś szerzej wszystko. Okej, dobra, i tutaj chyba możemy intuicyjnie zdawać by się mogło, że lepiej zrobić dłuższe i ciaśniejsze, ale w tym to wszystko jest możliwe, tak? Dobra. Wykonało się. Okej. CPN 1 ciasno. Tak. I teraz zobaczmy, to jest coś, weźmiemy tak, weźmiemy wynos stacji 1 bez stacji, bierzemy to, merdżujemy. Tak, czy stało się to, co chciałem? Doczepiamy tu i możemy testować. Silniczki raz, dwa, cztery, tak. Dwadzieścia klatek. Stabilizuj do góry. To mi się podoba, te opcje są spoko. Nie jest to mechie oczywiście, którego tak niczego mi brakuje. Tak, temperatury nie działają. Na szkoda. Przechodzi przez chmurki. Chmury są spoko. Wolumetryczne chmury to najlepsza rzecz w grach. Na początku staramy się uciec trochę rzadszej warstwy. A, że teraz tak stabilizuj tutaj po prostu. Oni przechylają, tak mamy mało. Dolecimy tym nigdzie, bo trzeba teraz będzie wyliczyć jakie tam dać silniki i jakie dać wszystko. Okej, temperatura będzie działała. To prawda. Nie, to jest prędkość. To nie jest temperatura. Głupoty gadałem, przepraszam. Teraz nie mam pojęcia, jak najlepiej przechylać, jak tą krzywą uzyskać tutaj. Mamy totalną stabilność. W tym momencie 20 minut. Trzeba by zobaczyć. Brakuje narzędzi pokroju mechijaba bardzo. To jest spoko, wiadomo, jak ktoś chce sobie tam potrenować granie w ten, coś mi wykrzywia ryja, to jest nieistotne. No i tutaj pasowałoby totalnie przykrzywić tak naprawdę. Zakładam, że w tym momencie... I największy ból, tak, bo to skoro nie ma... No właśnie, za wysoko, tak, tam jest... Ile tam jest? Stóweczka, no bez sensu. Można by poczekać tu i rozciągać. W sumie czemu nie? Tak, bo powinno być tak, że możemy się spauzować i zaplanować manewr. Ale tak się nie da. Żeby zaplanować manewr, trzeba wejść tutaj, odpalić czas, czy coś tam się dzieje.
Tak. I... Tu się włącza tutorial, jeszcze z tego nie wyszedliśmy oczywiście. I manewr nam mówi... Czy manewr nam powie... Tak, jest zaliczony ten manewr? Require Delta V 1400, ok, brakuje nam trochę. Ciekawe, dałoby się to zoptymalizować, wydaje mi się. Tak, ustawiaj się na tego. Nie masz czym, masz czym, jakieś są koła zawahowe czy coś. Jakieś RCS-y przy tej dać. Teraz tak, informacje o manewrze, za minutę 40. Warped maneuver jest. To ok, wygląda spoko. Nie wiem, muzyka, oprawa jest elegancka, widoki są też fajne. Tutaj, tak, kiedy się wszystko podgrywa i widzimy jakieś tam górki ładnie oświetlone i tak dalej. No to jest klimatyczne, tylko ten stan jest irytujący strasznie. Jak wrzucimy czwarty silnik z paliwem. To co się stanie? A tutaj jest. Ustawaj do manewru. Delta V zostało 350, tylko tam niepotrzebnie przepalaliśmy i tak dalej. Czy model latania lepszy niż u Roberta? Dla fanów realizmu tak. W sensie, albo nie. No tak, realizmu, czyli zgodnością z rzeczywistością. Tak, tutaj mniej więcej jak w życiu, tak? Chyba Kirby nie jest mały. Tak, trochę mniejszy od polsko-ziemi. Tył. Informacje podają. To jest, kurde, dużo rzeczy tu jest zrobionych fajnie. To jest typowy przyspieszony start. Zawsze można oczywiście tutaj makuła hejterze. To jest early access. Twórcy za 2 lata wszystko naprawią. Tak? A teraz z racji tego, że to jest wczesny dostęp, płacić mniejszą cenę tylko 240 zł, a nie 400 coś. Tak, jak ten, oho, 8 FPS-ów. Dlaczego? Spokojnie. Jeszcze raz. Zacząłem chwalić, dobra. Że w day one patchu, dzisiaj jest day one, aha, day one patch, jeszcze day one, okej, okay, to nie jest premiera. Oj, dlaczego wcześniej nie było? Zabrali mi moje klatki. Dobra, zaraz poradzimy sobie spokojnie. Stabilizuj. Oj, spokojnie. W 8 klatkach, w 6. Damy radę. Zaraz, zaraz, zaraz. Trzeba północ jest na południu. Chcemy lecieć na wschód, czyli przejechać w lewo. Że dynamiczne się nie... Podoba mi się tutaj dużo rzeczy, dobra. 16 w powietrzu. Chmury rośnie. Im dalej od ziemi, tym lepiej. 18, zaraz będzie 20, zaraz będzie komfortowo. Zaraz będzie jak mamy na konsoli. Już jest grywalny. Na konsoli PS2, nie, PS3 tak naprawdę. Tam się zaczęło chyba te 30 FPS-owe. I teraz tak. Co to z UT? MET i UT. Czekaj, Mission Elapsed Time, Universal Time, chyba tak. To jest, takie fajne detalki tu są. A co to jest? Parts Manager. Okej. Kurde, pół godziny się ładuje.
Flight report. Okej. I manager zasobów. Zobaczmy, jaki jest zrobiony. Okej, wygląda dobrze. Zbiornik 1, 2, 3. To jest super. Oznaczenie transferu. To jest spoko. Dobra, teraz tak. Czekaj. Fuzzy Wuzzy może w opcjach wyłączyć tryb. Co ty gadasz? Gdzie ten OS tryb? Jak ja teraz GPU i dziewiątkę jakąś sprzed 3-4 lat. Lepszej mieć nie będę. Co to jest dowcip z tym? Zakładam, że może być jakaś jedna opcja. Aha, mam problem. Nie wiem, czy to jest Moskit? Ja. A, pytałeś o GPU czy CPU? GPU to karta graficzna, 380. Nie sądzę, żeby to miało znaczenie jakieś. Ty, Moskit, zaraz. Czy to by działało jakieś podpięcie jakichś urządzeń sterujących? Jezu, to 40 FPS-ów. Jak płynnie. A i najgorsze, że w pauzie nie można sobie... Zobaczmy, jak dam szybko ten... I teraz spauzuję. A, to ten dodam. Ja, jakie spryciarze. Jacy oszuści. Ale mnie... No to fajnie. Którym się pauzuje? P? Nie. Jezu, wcisnąłem spację, nie? Odruchowo. Dobra, okej. Okay. Tak, spacją. Czekaj. Na pokazach przedpremierowych podczas pauzy dało się edytować. Kurde, nie wiem, co to jest. Dobra, teraz matematyka. Posłownie zrobić restart. Halo, klatki, tutaj jest edytor, to nie powinno być ten. Daj na chwilę do innego menu. A, zapisz. Że 50% na Steamie. A 150 to jest dla ultra fanów. Też bym nie potrafił jakoś. Nie wiem, na co. Okej, to wiemy, oni musieli to wydać. No, to jest... Pa, jak tu jest płynnie. Ale fajnie. To są ekstraski. Eula, ta kredycy. Jest dużo ludzi. Take to Interactive, z czego to jest połowa. Take to Interactive Legal. Te kredycje to jest wszystko rak. Tak, QA testerzy, okej. Okay. Kim wy jesteście? Z Additional QA? To jest zwykły QA. Czy będzie o braciach w lesie? Chyba zaraz do tego wrócimy. Czekaj, tłumacza.pl. Jezu, nie chcę teraz nawet patrzeć. Tłumacz.pl to jest pewnie jakiś tłumacz Google albo... Pewnie za karę wpisali tych testerów, jako że zagrozili im. Znaczy, to jest dużo dobrego, tak? Dobra. Teraz mamy 7 FPS-ów przy tym statku. Ale dlaczego? Dobra, zróbmy ryzykowną operację. Tutaj wyjdźmy w ogóle z gry. A, save and exit. Czy odpalałem Synów Lasu na Gruby Boju? Nie, słyszałem, że słabo chodzi, ale widziałem, że jakaś był potem ten. Potem jakaś była aktualizacja. Odświeżmy tutaj, dobra, zróbmy tam cięcie tych bzdur.